ostatnim meczu przyjeżdżaliśmy tutaj z oczekiwaniami. Mecz zweryfikował boisko. Zweryfikowało nas dzisiaj i to pod każdym względem. Nie udało nam się pokazać naszych dobrych stron. Dzisiaj naprawdę Legia była przygotowana do spotkania pod każdym względem, patrząc na statystyki, na ilości strzałów, na ilości stwarzanych sytuacji, na prowadzenie akcji. Zbyt mało mieliśmy argumentów, żeby nawiązać dzisiaj równorzędną walkę. Dziękuję bardzo. Poprosimy o pytania. Czy ktoś ma jakieś pytania? Proszę. Dobry, Paweł Goński, Akademickie Radio Campus. Ja chciałbym się spytać o taką rzecz, ponieważ no, niewiele meczów zostało do końca rundy jesiennej. Chciałbym się spytać, jak zreorganizować zespół? Czy należy ściągnąć, powiedzmy, mentorów do tych młodych zawodników i czy to będzie przeprowadzane jeszcze pod pana okiem? Czy nie ma żadnych, powiedzmy, jeszcze pomysłu, żeby pana zwolnić, powiedzmy, za to ostatnie miejsce, czego nie życzę, ale naprawdę... Nie pytanie do mnie. Te pytanie musi pan skierować do osoby, która gdyby pan jest w stanie na to powiedzieć. Natomiast myślę, że teraz po meczu na gorąco, no, to nie jest pytanie, na które jestem w stanie odpowiedzieć. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Prosimy. Aleksander Roy, TVP Sport. Panie trenerze, żeby nie kończyć w taki ponury sposób. Górnik Legia to jest taki klasyk, jeżeli chodzi o piłkę w Polsce. Czy była motywacja jakaś specjalna przed tym meczem? Wyczuwał pan wśród swoich piłkarzy taką dodatkową motywację związaną z tym spotkaniem? Na pewno jest to bardzo ważny dla nas mecz. I to nie tylko chodzi o punkty, ale również i o prestiż. I tak jak powiedziałem na początku, przyjeżdżaliśmy tutaj z dużymi oczekiwaniami. Natomiast, tak jak mówię, no, boisko dzisiaj zweryfikowało nas, tak jak widzieliśmy. Ostatnie pytanie poprosimy. Adam Drygalski, Interia. Dobry wieczór, panie trenerze. Mam pytanie, w jakim aspekcie przegraliście to spotkanie? Czy to były przegrane pojedynki 1-1, czy dużo słabsza pierwsza połowa meczu? Gdzie pan widzi przyczynę tej klęski? W pierwszej kolejności chyba to, co pan podkreślał, 1-1, tak? To jest to, co w piłce jest najważniejsze. Tutaj nie potrafiliśmy nawiązać równorzędnej walki. Myślę, że to robienie przewagi, to nie tylko na skrzydle, ilość stwarzanych sytuacji, bo jak gdyby było coś, co chcieliśmy zneutralizować, jak gdyby z tego wychodzi do szybkich kontrataków, a to nam się nie udawało. Czy to już wszystkie pytania? Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, there is no many history. Another great game of our team. We control the game, we create a lot of opportunities, we construction the result in the first half. The players enjoy, you know, we don't give nothing to the opponent, so we are very strong today in the both process, in offensive and defensive way, and I'm very proud of the players. To był kolejny dobry mecz w naszym wykonaniu. Pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony, pokazaliśmy naszą siłę. Wszyscy zawodnicy byli w bardzo dobrej formie, to zwycięstwo było zasłużone. Bardzo prosimy o pytania. Nie ma pytań? A proszę bardzo. Paweł Goliński, Akademicki Radio Campus. Ja mam do pana takie pytanie, panie trenerze. Ono będzie się składać z dwóch elementów. Pierwsze pytanie, co się zmieniło, że z tego, że... Bo jeżeli spojrzymy na tabelę, powiedzmy, u siebie, to zajmujecie 11 miejsce. Ale jednak wygraliście obecnie 4-0. Więc chciałem się zapytać, co się zmieniło? Czy to więcej jest ataków 1-1, więcej pojedynków, więcej motywacji? Co się właśnie zmieniło? A drugie pytanie dotyczy... Przepraszam, okay. Może pojedynczo, dobra? No, it's the process. We can't do all the time games like this because the opponent also is different. Sometimes it's strong, sometimes it's more weak. But of course, we are growing like a team. The team are solid, playing a great football, defending also. Like I said,
We are working since 2.5 months, and you can see the improvement of the team, and I hope that they continue improving and continue in this way, because you know this league. Today we are good, but the next game, if we are not pay attention, maybe can happen something. So we must be focused and continue in this way. Czasem decyduje dyspozycja dnia, ale nasza praca to proces. Pracujemy nad naszą dyspozycją od ponad 2,5 miesiąca. Forma zawodników jest bardzo zadowalająca. Czasem to również zależy od przeciwnika, w jakiej oni dyspozycji zjawią się u nas na Łazienkowskiej, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Panie trenerze, pierwsze pytanie, czy... Oczywiście słyszałem odpowiedź, ale czy ta pierwsza połowa była tą w wykonaniu Legii, jaką chce ten zespół oglądać trener? Not the old game. Not the first half. All the game, we are better in thing. We don't take goals. We control everything. With three games in the week, don't forget, three games in the week. So fantastic. I'm very happy with the team. Top game. Nie tylko pierwsza połowa, ale całe spotkanie to był taki wzór, taki model, do którego chciałbym dążyć. To było z naszej strony, podkreślę jeszcze raz, bardzo dobre spotkanie od pierwszej do 90 minuty. But of course, in Pogan, it will be different. Good team, very good team, and we must pay attention. Different game because it will be very dangerous game, and we don't want to right now lose this first position. Okay, tomorrow they will and already have the game Gdańsk with Lech, but we are there and we don't want to come down and we won't continue this way. So we must be focused because we don't win nothing until now, only games. We are in a good position in the table. We are first, but we need a lot of work to do and we must pay attention for the next game. Musimy być bardzo skoncentrowani. W następnych meczach rywale mogą prezentować się lepiej. Liga jest bardzo wyrównana. Każdy mecz ma swoją osobną historię. Na razie jesteśmy na pierwszym miejscu. Cieszymy się z tego. Chcemy tę pozycję utrzymać. Wiemy, że jutro Lechia gra wyjazdowy mecz z Lechem Poznań. Od tego też ta pozycja zależy, ale pierwsze miejsce to jest nasz cel. Jeszcze pozwolę sobie na jedno pytanie, może niekoniecznie związane z meczem. Mam nadzieję, że trener mi udzieli odpowiedzi w poniedziałek powołania. Najprawdopodobniej do reprezentacji Polski nie zobaczymy wśród piłkarzy powołanych Michała Pastana. Chciałbym zapytać o sytuację w zespole. Czy jest blisko składu, daleko? Jak to wygląda z punktu widzenia trenera? Yeah, it's an option all the time. Pastan do a great game match in the cup. But Wietz also is doing great. Yes, he is doing great. You know, I have solutions for this place, but I must choose. We'll see. But he's doing a great job. He's training good. He's a great professional. I love him. And, you know, it's difficult for me. But I will try to give the chance, the minutes to everybody and to be everybody happy and help the team. Michał prezentuje się bardzo dobrze na treningach. Niedawno rozegrał całkiem poprawny mecz w Gliwicach. Jest w kręgu moich rozważań, bardzo dobrze trenuje, jestem zadowolony z jego dyspozycji, ale mamy dwóch innych dobrych obrońców. Wieteska prezentuje się bardzo dobrze, Artur Jędrzejczyk również. Proszę. Ja zadam teraz może drugie pytanie, ponieważ radość jest z tego wyniku, ale pytanie jest na ile, na jak długo będzie ta radość? Bo szczerze mówiąc, mówi się, że Legia będzie mieć problemy z final w FFP i chciałbym się spytać, że najprawdopodobniej trzeba będzie kogoś sprzedać. I jak pan to widzi? Trener nie będzie się wypowiadał na ten temat. Ja chciałem zapytać o Andrę Martinsa, dlatego że widzimy wszyscy, że w ostatnim czasie, jak jest w składzie, bardzo dobrze to wychodzi z przodu, jest szybsza gra i lepiej to się układa. I zauważyłem, że przed całą zmianą mocno rozmasowywał Udo. Czy to jest jakaś kontuzja, czy raczej asekuracja przed meczem z Pogonią? Health.
No, is you know this we have three games in a week. He go out the last game with a little problem. Antula also do a great match. I feel Andrei is not 100% now when I change because he have a little pain also and he can continue of course, but I prefer not to risk. And Antula also need to deserve to play because he do a great match last game and also I try to balance and try to give to minutes to everybody, but unfortunately I think I can't give to everybody, but in this situation I understand that maybe Antola will give more to the team and he's in my opinion we with Antola in that moment in the team we control more the possession, the game, the rhythmics and we start being again the team where I want. Proszę pamiętać, że to nasze trzecie spotkanie w ciągu tygodnia. Adriel Martins ostatni mecz opuścił z powodu urazu. Na dzisiejsze spotkanie był gotowy, ale nie chciałem ryzykować w drugiej połowie, wiedząc, że ma drobny uraz. Zastąpił go Domagoj Antolić, który kontrolował tempo gry, rytm gry, był ważną postacią w środkowej strefie boiska. Bardzo zależy mi na tym, żeby dawać szansę jak największej liczbie zawodników i kiedy mam szansę uniknąć ryzyka, staram się to robić. Ostatnie pytanie, prosimy. Dzień dobry, było pytanie o Michała Pazara, to jeszcze dopytam o Krzysztofa Łączyńskiego, co się w ogóle dzieje z tym człowiekiem. On przez trenera będzie wdrażany do zespołu, czy na razie będzie cały czas odsunięty? I considered everything, but right now the situation is like this, we'll see in the future. Rozważam wszystko, zobaczymy jak sytuacja potoczy się w przyszłości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.